Czas Bożego Narodzenia, który przeżywamy, to przede wszystkim dla wszystkich czas radości. Niektórzy może nawet nie zastanawiają się, dlaczego jest to czas radości. Poddają się takiej fali, która wszystkich w tym okresie niesie. Myślę, że jest to czas radości wypływający przede wszystkim dla człowieka wierzącego z faktu narodzenia Pana Jezusa. A Pan Jezus rodzi się w rodzinie. Ma matkę, którą wybrał Bóg i ma opiekuna, świętego Józefa, bo Ojcem Jezusa Chrystusa jest Bóg Ojciec Wszechmogący, ale ma opiekuna, któremu jest przez swoje całe dzieciństwo posłuszny. Święta Bożego Narodzenia to święta w polskiej tradycji jeszcze kultywowane jako święta rodziny, no by jak najdłużej. Ale trzeba, aby ta tradycja nie pozostała pustą tradycją, żebyśmy nie możemy dopuścić, abyśmy nie wiedzieli, dlaczego są to święta rodzinne. Rodzina to więzi międzyludzkie, to relacje międzyludzkie, przede wszystkim relacje miłości, które stanowią o szczęściu człowieka i relacje miłości, które stanowią o jedności rodziny. Ja wspominam czas Wigilii, jeszcze w liceum, kiedy z rodziną, najbliższą mamą, bratem jeździliśmy na Wigilię do dziadków, gdzie wieczerza wigilijna odbywała się co 3 lata w innym domu, bo troje rodzeństwa, mój dziadzio, rodzony brat, rodzona siostra. Gromadziło nas się wtedy już kilkadziesiąt osób, ponad 30 na jednej Wigilii. Był jeden talerz dla 5 osób. Każdy miał tylko łyżkę, którą musiał trzymać przez całą wieczerzę wigilijną i tak się ją spożywało. Ale był to czas radości i czas budowania tych relacji. I pamiętam, kiedy przyszedł moment, nie pamiętam w którym roku, kiedy jeden człon rodziny wyłamał się, bo chciał przeżywać Wigilię z przyjaciółmi. Nie była to może jedyna przyczyna, ale może początek rozpadu rodziny, zerwania więzi rodzinnych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w te relacje wchodzili, a Wigilia nam w tym pomaga. Wigilia to wieczerza wigilijna, ale dla nas wierzących rozpoczynająca się, jak mówimy, dzieleniem opłatkiem. Opłatek jest symbolem chleba. Mówimy o łamaniu chleba. Każdy kapłan w czasie mszy świętej wypowiada takie słowa: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. I błogosławimy Pana Boga za ten chleb, którym możemy się potem dzielić z innymi. Głód jest wtedy, kiedy nie ma chleba. Kiedy jest głód, wtedy jest nieszczęście. To symboliczne łamanie się opłatkiem, jak mówimy, czyli dzielenie się chlebem, to dzielenie się miłością. Bo Bóg z miłości daje człowiekowi pokarm, daje wszystko. I my w tym geście dawania sobie chleba dajemy sobie miłość. Powinniśmy dawać sobie miłość. Miłość, z której wyrasta wszystko inne, z której wyrasta wzajemna życzliwość, wzajemny szacunek, z której wyrasta wierność małżeńska, z której wyrasta szacunek wzajemny małżonków, z której wyrasta szacunek rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Składając sobie życzenia, życzymy tego, co dobre, życzymy tego, co najlepsze, czyli życzymy, aby druga osoba była szczęśliwa. Życzyć to pragnąć także, myślę, szczęścia dla drugiej osoby, dla innych osób. A pragnąc szczęścia dla drugich osób, to budować relacje miłości. Człowiek, który ma rodzinę, jest człowiekiem szczęśliwym. Człowiek, który ma rodzinę, ma oparcie tutaj na ziemi, ma tych, na których może liczyć, ma tych, którzy zawsze będą go wspierali. Człowiek, który ma rodzinę, ma oazę domu rodzinnego, do którego zawsze chętnie wraca.
człowiek, który ma rodzinę, myślę, jest człowiekiem pewnym siebie, nie jest człowiekiem zagubionym. Dlatego kultywujmy te piękne bożonarodzeniowe tradycje, przeżywania ich w gronie rodziny, w gronie najbliższych. Przeżywajmy te święta Bożego Narodzenia, budując wzajemne relacje osobowe, relacje rodzinne. Niech te święta Bożego Narodzenia będą umocnieniem naszych relacji rodzinnych, a Boża Dziecina niech nam wszystkim błogosławi. Amen.
Chrystus się rodzi, na co swobodzi. Amen.
pasterze śpiewają, będę tak pękają cuda, cuda. Ogłaszają, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, alleluja. Pasterze śpiewają, będę tak pękają cuda, cuda. Pasterze śpiewają, bydlęta pękają, cuda, cuda. Ogłaszają, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, alleluja. Pasterze śpiewają, bydlęta pękają, cuda, cuda. Oh, no.
wszystkie dary. Z sercu przejdź ofiary. Gloria, gloria, gloria. Chyba najpiękniejszy czas w roku. To czas składania życzeń, to czas dzielenia się opłatkiem, to czas rodzinnych spotkań. Święta Bożego Narodzenia to również tradycja. To wigilijny stół z wolnym miejscem przy stole. To opłatek na stole, to biały obrus, to świeca. Dawniej świeca na wigilijnym stole była wróżbą. Kiedy świeciła jasnym i ciepłym płomieniem, to zapowiadało urodzajny, dobry i zdrowy rok. Natomiast jeżeli świeca skwierczała, kopciła, płomień się chybotał, to zapowiadało rok nieurodzaju, ten płomień zapowiadał chorobę, ten płomień zapowiadał zło. Ja życzę Państwu w imieniu wszystkich pracowników Telewizji Kraśnik, aby świece na Państwa stołach świeciły jasnym, ciepłym płomieniem. Niech zbliżający się 2015 rok będzie rokiem dobrym, rokiem zdrowym, rokiem bogatym. Niech w Państwa domach gości miłość, niech gości zdrowie, niech gości szacunek.